Wszystkich zainteresowanych przyrodą, naturą i ochroną środowiska zapraszamy do oglądania nowego cyklicznego programu, który możemy realizować dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Przy pomocy programu edukacyjnego Gdzie woda czysta chcemy przedstawić działania zarówno funduszu jako instytucji dofinansującej przedsięwzięcia, ale jednocześnie chcemy pokazać ludzi, chcemy pokazać przedsięwzięcia już zrealizowane, inwestycje, zadania edukacyjne, które zostały zrealizowane przy pomocy środków Wojewódzkiego Funduszu. Ochrona środowiska jest podstawowym zadaniem człowieka, który żyje na Ziemi. Każdy z nas powinien tak żyć, żeby po sobie nie niszczyć środowiska, wręcz przeciwnie, pozostawić coś dobrego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przykłada bardzo duże znaczenie do szeroko pojętej edukacji. Nie chodzi tylko o edukowanie samych dzieci, powiedzmy sobie, czyli młodzieży szkolnej, ale również całego społeczeństwa. To też wspieramy wszelkiego rodzaju programy edukacyjne tworzone przez organizacje pozarządowe, przez parki narodowe, przez parki krajobrazowe i to jest nasz główny beneficjent, którego wspieramy właśnie w takiej szeroko pojętej edukacji. Od 15 lat fundusz aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska i gospodarki wodnej naszego regionu. 15 lat istnienia funduszu na pewno udowodniło, że fundusz spełnia swoją rolę, działając w dziedzinie ochrony wód, powietrza, atmosfery, ziemi. W zakresie działalności edukacyjnej pokazaliśmy, że wspólnie z beneficjentami możemy ten stan środowiska poprawiać. Od tego roku Wojewódzki Fundusz pełni także rolę instytucji wdrażającej dla projektów związanych ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dzięki tej dodatkowej funkcji, jaką fundusz pełni, my przyczynimy się do dużej absorpcji środków unijnych, które w znaczący sposób poprawią stan środowiska i pozwolą na godne życie dla mieszkańców naszego regionu. Dzięki wsparciu finansowemu funduszu w ciągu minionych 15 lat zrealizowano wiele inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie. Z tytułu umów o pożyczki i dotacje wypłacono 300 milionów złotych. Pracownicy funduszu przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowanie. W związku z uruchomieniem środków unijnych przed funduszem stanęły nowe wyzwania. Do zadań zespołu pracowników należy również przekazywanie środków unijnych na realizację projektów, a także rozliczanie i nadzór nad postępem inwestycji. Poprzez cykl Ziemia z nieba chcę ludziom pokazać Ziemię w jej dzisiejszym stanie, możliwie najwierniej oddając jej wygląd. Motywuje mnie wpływ, jaki fotografia może mieć w kwestiach ratowania przyrody. Wielką nowością w naszych czasach jest możliwość pozytywnych zmian, które w środowisku naturalnym może wprowadzać cała ludzkość. To słowa, które wypowiedział Jean-Arthur Bertrand, autor unikatowej wystawy przedstawiającej 123 zdjęcia Ziemi. Do tej pory w Polsce obejrzało ją przeszło 1,5 miliona ludzi. Widzieli ją mieszkańcy Łodzi, Warszawy, Krakowa. W lipcu będą ją mogli obejrzeć białostoczanie. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tej wystawie, ale też o możliwości promowania naszego miasta, naszego regionu w stolicach europejskich i z zadowoleniem przyjmuję stwierdzenia, że to są regiony, którymi zarówno Francuzi, szczególnie prawda, Francuzi, ale też i Niemcy, Belgowie bardzo się interesują z uwagi przede wszystkim na ich walory przyrodnicze. Z tym, że dzisiaj chcemy przedstawić Państwu wystawę, która będzie organizowana u nas w terminie od 30 lipca do 18 października tego roku. Nasi mieszkańcy, mieszkańcy naszego miasta, ale mieszkańcy całego regionu, a myślę, że i spoza regionu, będą mogli obejrzeć coś bardzo unikatowego. Pokazywanie urody i wyjątkowości naszej planety to nie jedyny cel wystawy. Ma ona także skłaniać do refleksji nad przyszłością globu, pomóc w świadomym wybieraniu postaw proekologicznych,
w naszym codziennym życiu. Organizatorem ekspozycji w Polsce są Fundacja Europejskie Centrum Ziemi oraz Sylwii i Krzysztof Derdaccy. Ta piękna planeta, właściwie ten hołd, poetycki poemat na temat tej Ziemi, jednak jest zarazem pewnym apelem, żeby inaczej obchodzić z tą planetą, która się okazuje jest unikalna, ale bardzo mała i gdzie od 50 lat zrobimy niestety jako ludzie bardzo dużo niedobrych rzeczy. Jeżeli chcemy, żeby przyszłe pokolenie mogły skorzystać z tego piękna i dalej z tych zasobów naturalnych, musimy niestety promować ideę zrównoważonego rozwoju i inaczej konsumować i produkować, żeby nie zniszczyć te skarby. Ja chciałabym, żeby ta wystawa była właściwie swoim programem edukacyjnym, ze swoim kinem letnim, z tą całą właściwie troską, żeby interaktywny dla społeczeństwa był to przekaz zaprezentowany nie tylko jako emocjonalny piękno, ale też jako instrument do wykształcenia nową świadomość, żeby ten program miał właściwie szczególny tutaj wartość. Więc będziemy się adresować do wszystkich instytucji edukacyjnych, oświaty, kulturalnej, całego regionu, żeby ten event był też dla regionu. Informacje na temat wystawy dostępne są na stronie internetowej www.ziemiazniebo.pl.